Przez chwilę było naprawdę niebezpiecznie. Na szczęście, ktoś w porę powiadomił odpowiednie służby. Dzisiaj, około godziny dziewiątej, Straż Pożarna otrzymała zgłoszenie o plamie oleju na ulicy Wojska Polskiego w pobliżu skrzyżowania. Do neutralizacji wezwano strażaków z Komendy Powiatowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy przy użyciu specjalistycznego preparatu dokonali neutralizacji rozlewiska. Olej prawdopodobnie wyciekł z uszkodzonego samochodu. Sprawca zamieszania nie został zatrzymany. Na szczęście, substancje udało się szybko usunąć. I żadne auto nie wpadło w poślizg.